Jest z nami Hubert Adamczyk, witam serdecznie. Dzień dobry. Przed nami drugie spotkanie w tym sezonie. Pierwsze pytanie dotyczy jeszcze tej inauguracji. Jarosław Woliński, magazyn Pomorski. Debiut twój z Zagłębiem udany z jednej strony, bo zaliczyłeś asystę, ale meczu nie wygraliście. Czy ten remis z Zagłębiem jakoś was sprowadził na ziemię, że nie będzie to spacerek w drodze po awans? Myślę, że od początku mieliśmy świadomość, że nie będzie to spacerek w walce o awans. No, na pewno szkoda tych dwóch punktów straconych, bo tylko w takiej kategorii patrzyliśmy na ten mecz, żeby go po prostu wygrać. I liczę, że czegoś nas to nauczy. Dobrze to się stało. Może na początku sezonu wyciągniemy wnioski i teraz będziemy w każdym meczu na pewno grali o 3 punkty. Drugie pytanie od pana Jarosława. Czy Arka jest według ciebie jednym z głównych kandydatów do awansu i kto jeszcze? No jak najbardziej. My czujemy się na pewno jako kandydaci do awansu. Chcemy awansować, zrobimy wszystko, żeby tak było. Cały zeszły bardzo żałuje, że to się nie udało w zeszłym roku w barażach. Teraz wierzymy, że uda się. I naszym celem jest bezpośredni awans. Jeśli chodzi o inne zespoły, to ciężko powiedzieć. No, nie skupiamy się też na całej reszcie, patrzymy na siebie, a na pewno sporo chętnych i kandydatów się znajdzie. I jeszcze jedno pytanie. Analiza meczu z Zagłębiem pokazała wam, czego zabrakło do tej wygranej? Tak. No, wiadomo, tutaj trener pokazał nam poszczególne fragmenty, w których mogliśmy zachować się lepiej. Wiemy też, jak z Chorobrym grać, po prostu, żeby tych sytuacji było więcej, żeby było więcej też strzałów, jakichś takich klarownych po prostu akcji, żeby wyprowadzić jakiegoś zawodnika sam na sam, daj Boże, z bramkarzem, bądź też po jakiejś rzuce zakończyć akcję. Kolejne pytania dotyczą, można powiedzieć, już ciebie indywidualnie. Pierwsze z nich Zimowit Bójko, Sportowa Gdynia.pl. O twoim przyjściu do Arki mówiło się już przed rokiem. Z nieznanych przyczyn do tego nie doszło. Czy wiesz dlaczego i czy żałujesz, że nie jesteś w Arce już od roku? Prawdę mówiąc, trochę żałuję, że nie jestem w Arce już od roku. Tam było bardzo blisko tego przejścia, jednak zdecydowałem się przedłużyć z Lisą kontrakt jeszcze o rok. Co myślę w perspektywie czasu mogło okazać się błędem, no ale już do tego nie chcę wracać. Cieszę się, że tu i teraz jestem już w Arce. I seria pytań od Piotra Wiśniewskiego z portalu pierwszaliga.org i łączy nas piłka. Pierwsze z nich. Czy masz jakieś wytłumaczenie, dlaczego w polskiej piłce po przyjeździe z Chelsea rywalizacja na poziomie seniorów nie pozwoliła tobie w pełni rozwinąć skrzydeł? Chyba się nie mylę, twierdząc, że cały czas masz w sobie rezerwy. No na pewno. No. Wiele jakby jest złożonych na tą całą sytuację. Myślę, że przede wszystkim błędem był ten pierwszy krok, jeśli chodzi o powrót do Krakowi. No tak jak mówię, no, cieszę się, że jestem w tym miejscu, jakim jestem i wierzę, że tutaj uda mi się pokazać jeszcze więcej niż wcześniej. Ile czasu potrzebujesz, żeby być w pełni gotowym do rywalizacji w pierwszej lidze już na 100%? No myślę, że już niewiele czasu potrzebuję. Jestem tutaj już w pełnym treningu od jakiegoś czasu. Wierzę, że każdy mecz będzie doprowadzał mnie do tej optymalnej dyspozycji. I ostatnie pytanie. Zapewne najlepiej wspominasz pobyt w GKS-ie, gdzie w sezonie 2018-19 byłeś jednym z liderów GKS-u. Co poszło nie tak z kolei w Wiśle Płock, w sensie, że tych spotkań i goli było nie za wiele? Ciężko mi teraz się wypowiadać, no ale z perspektywy czasu na pewno nie było tej regularności, jeśli chodzi o grę później za kadencji trenera Sobolewskiego. No, taka była decyzja, a nie inna. Między innymi przez to właśnie jestem tutaj, wierzę i zrobię wszystko, żeby regularnie występować i pomóc Arce w walce o awans. Życzymy w takim razie jak najwięcej występów i asyst oraz bramek. Dziękuję bardzo.